Normalnie, coś niemożliwego. Jakiś nalot w ogóle dziwnych ludzi. Co tu jest napisane? Szukają jakichś beliberków. W ogóle coś tu się będzie dzisiaj dziwnego działo w multikinie w Wrocławku. Inwazja bardzo młodych dziewcząt i chłopców też widzę. W ogóle co tu się w ogóle dzisiaj będzie działo? Jest premiera filmu Justina Believe. Aha, Believe, to znaczy, po co wy tu przyszliście? No, żeby obejrzeć jego trasę, żeby po prostu zobaczyć to, co chce nam pokazać, tak? A co wy na to? Mam wrażenie, że uczestniczę w próbie do Mam Talent w tym momencie. Słuchajcie, ale a ty dlaczego wszedłeś tutaj na tego Justina Biebera? No, żeby obejrzeć. Ale po co chcesz go obejrzeć? No, bo go kocham. Ja cię! Słuchajcie, a ty masz tutaj takie ten, o, masz kawałek sosu. Słuchaj, słuchajcie, ona ma fioletową wstążeczkę normalnie. O matko z córką, wszyscy mają fioletowe wstążeczki, w ogóle to jest jakaś Kanada z Ameryką. A ty też kochasz Justina Biebera? Bardzo, jest dla mnie inspiracją, po prostu on pokazał mi, że warto być sobą. A co najbardziej cię inspiruje w Justinie? Jego śpiew, to, że jest naturalną osobą i że po prostu wspiera nas i jest z nami. A słyszałaś, że ostatnio gdzieś tam przebywał i musiał za kaucją opuścić te pomieszczenie? Tak, słyszałam, ale to wszystko paparazzi. Ludzie próbują zniszczyć mu życie, bo on naprawdę ciężko pracował na to, a zwykli ludzie, którzy po prostu chcą go zniszczyć, to jest okropne. Okej, słuchajcie, no więc widzę, otworzyli wejście, wchodzą, mam nadzieję, że multikino przetrwa. Justin Bieber we Wrocławku. Jestem ciekawy, co by było, gdyby on naprawdę tutaj przyjechał na koncert. Słuchajcie, a jak mocno kochacie Justina? I tym optymistycznym akcentem rozpoczynamy film Believe w multikinie o Justinie Bieberze. To jest normalnie coś niesamowitego. O, i dorośli są również na Justina Biebera.